Panna w kosmogramie. To przede wszystkim szczegół natury i psychiki, to też dawanie to, co jest najważniejsze. Siebie innym. Cały czas jest się tylko poddanym i trzeba pracować ciężko. To nie ma tak, że panna może przestać. Jeżeli przestanie, po prostu ginie. Ginie śmiercią tragiczną, odchodzą wszyscy, odchodzą po prostu gdzieś niełaski. Panny nie potrafią zrozumieć, że nie znoszą jednego. Pojąć siebie jest najtrudniej. Zrozumieć, że praca jest im przypisana, a one chcą rządzić. Rządzić się w ogóle nie potrafią i nigdy nie będą potrafiły panny. To tylko wyjątki, ale to są wyjątki, które po prostu są jakby pozbawione same siebie, ponieważ siebie nie rozumią wtedy w ogóle. Dlatego też panna musi zrozumieć jedną rzecz, która jest najbardziej tragiczna, że jeżeli będzie pracować, dorobi się wszystkiego, ale kiedy będzie zabierać, wtedy będzie wpadać w coraz większą głębię otchłani własnej. Bo sama jest pozbawiona jednej rzeczy. Intelektu. Intelektu, którego bawi się szczegółem i dogadza każdemu i potem wszyscy odchodzą od niej. I sama się zastanawia dlaczego. Dlatego, że po prostu komuś dogodziła. Dogodziła tak raniąco, że się wszyscy boją. I pomóc i wspomóc. Więc zostaje sama i sama tylko dla siebie. I potem nagle okazuje się, że ma problem. Ma problem ten, który właściwie zawsze istniał w całym życiu. Że brała skądś i nie wiedziała dlaczego i po co. I myślała, że jest wolna, że będzie wolna wtedy, ale wtedy stała się ofiarą. Po prostu ofiarą własnego intelektu, własnej myśli, własnego tego, co myślała. Ponieważ nie rozumie jeszcze jednego, że im więcej wyda z siebie i będzie większą ofiarą, wtedy będzie łatwiej żyć. To jest takie troszeczkę, jakby trzeba było położyć głowę na pieńku i czekać, kiedy topór uderzy. I wtedy właśnie zostaje ocalona i wtedy zrozumie, że jest pozbawiona, ale pozbawiona tego, co jest najważniejsze, uczuć swoich. Panna musi zrozumieć, że uczucia to przede wszystkim praca. Praca ta ciężka i niewymawianie słowa, że, nie, że jest okrutna. Bo jest. Bo praca jest ciężka. I dlatego z niej robi hardą, ale ta hardość daje to, że za to ją kochają. Ale kiedy ona staje się harda wobec innych, i jej się wydaje, że ona jest jedyna, która pracuje i wymawia, to się bardzo myli. Więc wtedy zostaje kompletnie sama i nawet nie wie, jak nią i z nią inne znaki postępują. Po prostu zostawiają na peronie jej wyobraźni i wtedy pociąg odjeżdża z całym bagażem. I wtedy można tylko zrobić jedno, spojrzeć w dół i patrzeć, jak się w niego wtapiasz i widzisz, jak wiruje dookoła ciebie wszystko, co jest. Pozostajesz zupełnie sama, droga panno, i wtedy nagle nikt tobie nie pomoże, tylko wręcz dołoży tobie tylko jedną rzecz. Nie masz wtedy żadnej pomocy i całe szczęście, że ty umiesz czasami podać
innym ludziom rękę, chociaż nie zawsze. Czasami ci się wydaje, że jesteś wielki, bo masz przyjaciół, ale ci przyjaciele nie są, bo oni korzystają z ciebie. Przyjrzyj się dokładnie i w pewnym momencie ciebie popchną do dna i nie będziesz wiedział, bo one ci nie pomogą w niczym, tylko w dobijaniu ciebie. I za każdym razem sumienie, kiedy ruszysz padlem, odkryjesz, że kopiesz własne sumienie i robisz to, co jest najgorsze. Zakopujesz sam siebie i odchodzą wszyscy od ciebie, mimo że tyle pozostawiłeś. Ale nic nie pozostawiłeś, bo było nie twoje. Bo to, co ty, to już zabrałeś. W tym, co nazywamy słowem. Bo żeś był tak miły. Ale na szczęście masz jedno sumienie, które czy przetrzymasz, czy przegrasz. Czy zrozumiesz? Tego ty nie wiesz. To oceni cię po prostu tam, gdzieś, kiedyś. Historia twojego życia. I co znajdziesz, kiedy przyjdziesz jeszcze raz i spojrzysz sam na siebie? Znajdziesz odbicie w lustrze? Czyni coś i przezroczystość, bo podejrzewam, że lustro nie zauważy ciebie. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści. Oczywiście żałobanie. Smutne, ale w rzeczywistości trzeba wiedzieć, jak się myśli. Do czego doprowadza się, jeżeli się nie wie? Jeżeli się wie, że i wszyscy dookoła ciebie, ale jeżeli ty przeciwko wszystkim, to się bardzo mści. A przecież spójrz przez życiorys swój, czy nie zostałeś sam na tym peronie, o którym omawiałem przed chwilą. Bo pociąg jeszcze nie odjeżdża. Za każdym razem stoi. Tylko ty odjeżdżasz z tego peronu. Bo jego czasami po prostu brakuje. A pociąg wręcz zawsze będzie. No cóż, do zobaczenia.